Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejna partia z turnieju Opera Euro-Rapid, w której bierze udział m.in. Jan Krzysztof Duda, a partia tutaj, którą przeanalizuję, grana była pomiędzy Widitem Santosem Guriafi kontra Magnus Carlsen. Moi drodzy, partia była rozgrana tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Grana oczywiście przez internet. Przejdźmy od razu do rzeczy. D4 rozpoczyna począł tutaj Hindus, D5 odpowiedział Norwek, czyli Magnus Carlsen. C4, E6, moi drodzy, szykuje nam się Gambit Hetmański. Skoczek na F3, C6. No właśnie, ruch C6 jest ciekawym posunięciem w tym momencie, gdyż nie ma takiego ruchu E4. Ten ruch by istniał, jeżeli skoczek zamiast z G1 ruszyłby na C3. Tutaj jest oczywiście jakaś taka fajna opcja zbicia tego pionka i podparcia go od razu B5. Taka e, ciekawa rzecz, ale tutaj rzadko kiedy w ten sposób e, chcą grać czarne E3 ze strony y, białych. No i moi drodzy, zaskakująca odpowiedź Carlsena, chociaż. Widziałem, że grał czasem tego typu y, wariant F5 I moi drodzy, mamy w tym momencie kamienną ścianę y, Te ustawienie pionków C6, D5, E6, F5 y, właśnie daje nam ten debiut No kamienna ściana y, ma i zwolenników i przeciwników y, Powiem tak, no ja y, uważam, pewnie się trochę narażę co niektórym Uważam, że kamienna ściana nie jest rozwojowym debiutem Oczywiście raz od czasu do czasu można sobie zagrać na zaskoczenie, ale bardzo często białe dostają po prostu dobrą pozycję, ale to jest kwestia też potem realizacji w tej dobrej pozycji, tak? Nawet w tym momencie, gdy ten goniec nie jest wyprowadzony, jakby był wyprowadzony, myślę, że byłoby lepiej dla białych, to i mimo wszystko białe tutaj krzywdy żadnej nie mają. Te pionki po prostu zajmują bardzo dobrze pole e4. No cóż, Carlsen może sobie w tym momencie pozwolić na różnego, różnego typu Debiuty, który może sobie tu rozgrywać w tym turnieju, gdyż po prostu prowadzi w turnieju i sobie eksperymentuje. Goniec D3, Skoczek na F6, rzecz jasna, i Roszada ze strony białych. Moi drodzy, goniec D6. To jest czysta prowokacja do ruchu C5. Ruch C5 byłby fatalnym posunięciem. Goniec na C7 czułby się wyśmienicie. To skrzydło hetmańskie byłoby bardzo zablokowane. To znaczy, nie bardzo, ale bardzo długo trzeba było konstruować atak białymi. A, bia a czarne by się zajęły tutaj atakiem przede wszystkim na białego króla. B3 ze strony białych e, to jest ruch zrozumiały. Ten goniec albo idzie na B2, a w przyszłości może ruszyć też na A3. I próba wymiany tych gońców będzie jak najbardziej na korzyść dla białych. Gdyż tutaj mamy białe pionki, które blokują troszeczkę tego gońca, ale ten goniec między tymi pionkami swoimi może fajnie szusować. No dobra, jedziemy dalej. Hetman E7 nie pozwalamy na wymianę. Goniec A3 nie jest możliwy w tym momencie. Goniec zagrywa na B2. No dobra, ten, ten ruch też jest ok. Tutaj goniec wspomaga pionkę, ale głównie chodzi o to, żeby wspomóc punkt E5 i skoczkiem tam e, spróbować zagrać w centrum. Ruszada ze strony mistrza świata, Hetman C1. Widać teraz jasny plan białych. Białe chcą grać goniec A3 i wymienić gońce. B6 zagrywa Carlsen i goniec na A3. Moi drodzy, Carlsen tutaj oczywiście mógł spróbować zagrać C5 i to byłby jak najbardziej normalny ruch, żeby nie wymienić tych gońców czarnopolowych, ale gra po prostu goniec B7. No widzimy właśnie w kamiennej ścianie z gońcem białopolowym. Często są problemy i... Według mnie ten goniec nie jest aktywną figurą, mimo wszystko, no ale grać nim jakoś próbować trzeba. Często też widzimy takie plany, że goniec idzie przez D7, E8 i przez H5, i tutaj stara się skoczka wymienić długi plan, ale też w ten sposób można sobie grać. No cóż, mamy goniec B7, nastąpiła wymiana, Hetman wybił i Hetman A3. Ja myślę, że tutaj syndrom mistrza Świata dobrze działa. Po tych ruchach tutaj powiem tak, pozycja jest mniej więcej równa, troszeczkę minimalnie lepiej mają białe w tym momencie, gdyż struktura pionów jest, no powiedzmy chodzi mi głównie o pionki ustawione na czarnych polach, goniec polowy więc no białe tutaj nie mają żadnych problemów, wolna linia C za chwilę się może zrobić. No cóż, Magnus Carlsen gra dalej, G6 jest to ruch, który wzmacnia posunięcie na F5, chociaż może ciężko wyjaśnić, czy to jest jakieś super posunięcie, może jakieś tam pla, jakieś plany typu E5 i dzięki temu ten pionek tutaj jest Bardziej bruniony. Wieża z F na C1 zagrał y, hindus. Skoczek z B na D7 trzeba wyprowadzać figurę i nastąpiło bicie. Moi drodzy, czym bijemy? O, jak tym zbijemy, to wieża tutaj w targnie na C7 robi się bardzo nieprzyjemnie, więc trzeba wybić tym pionkiem. Skoczek zagrywa na C2. No to skoczek ma. Może ochotę zagrać się na B4, również ten skoczek może się przetransportować z E1 na D3 w przyszłości i zająć pole E5. Dwa skoczki tu by naprawdę miały niezłą placówkę. A5 ze strony czarnych naturalna sprawa pionkami rozpychamy się po skrzydle. A4 blokują tutaj białe ten zapęd i skoczek, teraz moi drodzy, zagrywa na. E4. no Skoczek E4, jasne. No tutaj, oczywiście, jak wybijemy gońcem, to Fe i czarne stoją. Myślę, że wtedy bardzo dobrze. W tym momencie nastąpiło G3. Jakiś tam lufcik się przydaje. Przede wszystkim też bronimy jakieś tutaj opcje na, F5. na F4. Przepraszam najmocniej. Król zagrywa na G7. Skoczek z C na E1. Tak jak już mówiłem, tu są jakieś plany na D3. wieża z F na C8. No ta wieża już tutaj po tej linii nie zadziała, więc przerzucamy ją na skrzydło hetmańskie. wieża C2. Zdwajamy. No i karsen nie czeka długo i zagrywa C5. No dobrze, moi drodzy, no coś grać czarnymi trzeba. Wygląda to już troszeczkę może i lepiej, ale cały czas bardziej mi się podoba mimo wszystko pozycja białych. Z tego względu, że mam opcję tutaj skoczek D3. Jestem tutaj, znaczy upieram się bardzo przy tym, gdyż e, po prostu swoboda gry białych myślę, że jest większa. Goniec zagrywa na B5. To jest dobre miejsce dla gońca. Bardzo dobrze to stoi. Skoczek zagrywa na F8 wieża na C1, normalna sprawa, zdwajamy tutaj wieżę na linii C. Król F6, troszeczkę wyżej, król gra i skoczek na d no Widzimy, że białe ładnie przegrupowały figury. Moi drodzy, mówcie, co chcecie, ale ta pozycja białych jest no Trochę lepsza, trochę nawet bardziej niż lepsza. Nie mówię, że wygrana, absolutnie nie, bo do wygranej tutaj 100 lat, ale y, przede wszystkim skoczek naciska mocno na C5, pionek naciska na C5, tutaj wieże naciskają na C5, no coś trzeba zrobić. No i Carlsen wymienia, został zmuszony do tego, żeby wybić tego piona. No i czym odbijamy, moi drodzy, na D4? No, właśnie, czym odbijamy? Tutaj okazuje się, że wybicie mogło poczekać. Można było spróbować zagrać goniec C6. Bardzo nieprzyjemne posunięcie. I tutaj chodzi o to, że wymieniamy te gońce. Jakaś wieża B8, wymieniamy. Wymiana na C2. Wieża wybi wybija, i tu wieża wchodzi na C6. Bardzo niebezpiecznie to by wyglądało. A potem pionka byśmy tutaj wybili. No cóż, białe na to nie poszły. Białe po prostu zbiły kulturalnie na D4. Co też jest dobrym ruchem. Tutaj się y oczywiście nie dzieje nic złego. Dla czarnych, ale białe nadal stabilnie tutaj e, stoją. No ale koniec C6, jak już wspomniałem, byłby ciekawszy. Poszło na C2 bicie, poszło na C2 bicie i wieże C8. No, Magnusowi tutaj e, niestety e, powiem tak, no w, w wymienia te figury, tak, no wymienia figury. Troszeczkę jakby mu się poprawiło, bo pionki ma na czarnych polach to jest bardzo ważna sprawa, ale to jest pozycja minimalnie lepsza białych, chociaż, no. 0,4 na silniku, wiecie, plusik 0,4 dla białych, no to to jest w zasadzie remisowa sytuacja. No tutaj wymiana, ja myślę, że Hindus był, byłby zadowolony z remisu, więc szybko też wymienia. I koniec na C6 zostaje zagrane. Moi drodzy, no w tym momencie tutaj Magnus Carlsen zagrywa skoczkiem na C3. Broni pionka, no dobra, tu pionka broni, ten pionek nie zniknie na szczęście, i zostaje zagrane B4. Oh, no właśnie, to są te takie małe niuanse, które decydują o przewadze. Teraz czarne łapią wiatr w żagle, zagrywając skoczek na e6. No, chodzi o to, że ten pionek b3 bronił tego mocno pionka a4 i skoczek teraz, zobaczcie, podważa pionka, a jedynym obrońcą jest goniec i pojawia się mała szansa. Tutaj skoczek zagrywa na b3, no niby sprytnie, pionek poszedł do góry, skoczek b3 i tu wspólnie atakujemy punkt a5. No okazuje się, że teraz jest bardzo ładny wtrącony ruch Skoczek na D8 i goniec nieco nie ma miejsca Na B5 nie możemy za, raczej zagrać, bo jest jakieś bicie I tam A4 może uciekać Goniec zagrywa na A8 No dosyć ciasno ma ten goniec Oczywiście nie ma go jak złapać póki co No ale jest piękny ruch wtrącony, goniec na A6 Moi drodzy, jeżeli zagralibyśmy B5 No to wracamy oczywiście gońcem I ten pionek ma problemy Raczej byłby tutaj do wzięcia, można by było próbować go wymanewrować. W tym momencie białe zagrywają skoczkiem na f4. No i Magnus Carlsen wybił tutaj piona. Widzimy, że go, skoczek wszedł, żeby atakować punkt D5 i poszło bicie. Ale okazuje się, że czarne miały zdecydowanie lepsze posunięcie. Zdecydowanie lepsze posunięcie, moi drodzy. Spróbujcie poszukać tutaj w tej końcówce bardzo dobrego ruchu dla czarnych. Można sobie oczywiście zatrzymać materiał na chwilę. już pokazuję ten ruch. Moi drodzy, goniec C4 byłby zdecydowanie lepszym ruchem. Troszeczkę trzeba było do przodu policzyć. Chodzi o to, że stępem atakujemy i stępem bronimy na D5 nie dając żadnej kontry dla białych. Okazuje się, że tutaj. Najlepszym zagraniem teoretycznie no odejście skoczka wiąże się tutaj z biciem i ten pionek maszeruje. Najlepsze niby było bicie, ale to też przegrywa, gdyż bijemy tutaj na b3 bicie pionka. No wydaje się, że tego pionka nie da się złapać, ale łapiemy go tutaj grając skoczek a4 i jak b7 to skoczek na przykład na C6 no, z wygraną partią, jeżeli tutaj to po prostu zbijamy. Figura więcej, dosyć łatwa wygrana w końcówce. Po skoczek F4 nastąpiło bicie. Ja myślę, że Magnus Carlsen może nie chciał bardzo daleko liczyć. Kwestia może też czasu, ale e, tak jak już mówiłem, on ma tu komfortową sytuację w tabeli, e, więc myślę, że stara się grać zwyczajnie proste szachy i proste, proste obliczenia robi do przodu. E, skoczek wybił na D5, tutaj redukcja figur następuje. Jest pionek więcej u czarnych, moi drodzy. Nie, przepraszam, e, pomyłka absolutna, jest to równo, ale chodzi o to, że ten pionek jest wolny i pojawiają się szanse. Ok, skoczek E6. No, wybić nie można. Nie można, moi drodzy, wybić, no bo pozycja jest wygrana. Tu koniec idzie i pionek idzie do przodu. Król jest zbyt daleko. Jeszcze jest odcięty przez gońca. Niebezpieczna sytuacja. A5. Biały próbują wymian. No trzeba to wymienić i e, okazuje się, że ten pionek ma szansę, moi drodzy, ma szansę. Skoczek C5. No właśnie. Zajmujemy troszeczkę pole B3. I staramy się tutaj, może zagrać z planem, goniec na D3, goniec C2, i pionka. Próbujemy doprowadzać do przemiany. Można próbować goniec C8, goniec E6. Mój drodzy, F4 zostało zagrane przez białe. No właśnie, e, tak jak już wspomniałem, niuanse e, w tym momencie można wykonać bardzo fajny manewr, który e, partię raczej wygrywa. E, tak, Magnus Carlsen nie zagrał, ale sprawdźmy sobie, bo Magnus Carlsen zagrał goniec B5. A jakby zagrał goniec na C8 e, Chodzi o to, żeby grać tutaj i, e, o, i wymienić przede wszystkim gońce i doprowadzać pionka. No i jeżeli król zagrałby na F2, gramy goniec E6 po wybiciu, król wybija, król E2 moi drodzy, no i król D5. Aktywność króla przede wszystkim w końcówkach, pamiętajmy o tym e, król w końcówce y, jak jest aktywny, no to raczej. Waży o losach partii, często tak bywa. Król zagrałby na przykład na D2, no i gramy B3. No, pionka nie doprowadzimy, rzecz jasna. Król C3, ale jest Król E4. Chodzi o to, że jak tutaj wymieni skoczek, to oczywiście wymieniamy, król wymienia, bierzemy pionka, jesteśmy po prostu szybsi, idziemy po te piony i je zbijamy, prędzej czy później je wybijemy. No, pozycja jest totalnie wygrana w tym momencie. No, Magnus Carlsen tak nie zagrał. Zagrał goniec B5. No i po Król F2. Przyznał się do błędu, można powiedzieć, zagrał goniec z 7 z tym samym planem, ale tempo mniej. Chociaż nadal to, moi drodzy, daje spore szanse na zwycięstwo. E4 nastąpiło. No właśnie. E4 i po prostu bicie. Chodzi o to, że tutaj białe chciały grać aktywniej królem. Niestety to nie wystarcza, gdyż goniec na... E6. No i z takiej pozycji, powiedzmy, lepszej białej zrobiła się no, tragiczna dla białych moi drodzy. Pionek więcej, ale dwa pionki wolne, i to musi być e, ciężka sytuacja. E, z reguły skoczkówki są jak pionkówki, lub odwrotnie. E, I tutaj, jakbyśmy nie mieli skoczków, no to bez problemu czarne by tutaj wygrały. Jakby król nawet zdążył po pionka, no to byśmy się zajęli tymi pionami. E, król zagrał na D4 w tej pozycji. No, i poszło B3. Moi drodzy, w tym momencie skoczek, w tym momencie chyba się w ogóle białe poddały, z tego co kojarzę. No ale sobie sprawdźmy, co dalej, bo jeżeli skoczek zagrywa na C4, broni na B2, to skoczek na a4. Chyba w tej pozycji się poddały białe. Już nie pamiętam dokładnie. Wybaczcie mi, ale to już chyba szczegół, bo tutaj jeden ruch nie ma znaczenia. Wiemy jak wygrywać. Na przykład jak król by zagrał na 4 to gramy B2 zwyczajnie. Jeżeli na przykład skoczek D2 broni na B1 mamy szacha. Król D3, dorabiamy hetmana, skoczek wybija i po królu C2 skoczek na szczęście ma ucieczkę. Pozycja jest totalnie wygrana dla czarnych. Moi drodzy, kamienna ściana Białe miały lepszą pozycję, ale chyba jednak ta presja Mistrza Świata tutaj może decydować o losach tej partii. Tak mi się też wydaje. No cóż, bardzo ciekawa partia. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.